No i za darmo to ja biorę. No i 2-3 godziny. O, za darmo na Steamie. O, będzie grany, będzie. Tylko chyba jeszcze sobie miejsce na dysku będę musiał kupić. Bo na moim zostało tylko 12 GB. Z 1 tera. Za bardzo nie wiem, co tu usunąć. Aha, na razie jeszcze nam rozkładu nie nadali. Dobra, ale my do jazdy jesteśmy gotowi. Mandolino też będzie? Jakiś tam flirt, trójka, czwórka. No, no, zobaczymy. Sklep. Maszynę? Dobrze. Zrobić to już teraz? Tak podczas streama zobaczymy, co się wydarzy. O, darty będą fajne. Wtedy dwa, ja nie muszę już te dzielić, tylko dwa już po tym. Dawno informowałem, jest odcinek wyjaśniający, dlaczego nie mam, dlaczego mieć. Nie będę, polecam obejrzeć. Jak ładna stacja. Panie Jakubie. No, nawet chyba jakieś jeszcze parowe lokomotywy mam być z tego, co na Steamie widzę. No, zobaczymy. Co tu o samogłosek tak? Proszę nie spamować, zgadza się. No, akurat ile to czasu oczekiwania? Dużo. Za dużo. To też nie jest gagacz z bipą. Co tam ma być? Kiedy gagacz z bipą miał jakiś przejęcie? Chodzi ci panowie powrót do Spotify Premium? Ten trzego będzie temat i to piątek też. On jest. A jak tam moja kamera? No i co? My się popsuły. Teraz będziemy jechać. O każdej porze i bez limitów. Drugiej klasie. O. Nie, to nie była suka. No się pan pomylił, panie Michu. Z bipą. Przez by, bipa. No, to było SP45, a słucha to jest SW46. No.
Gagar to jest SU-45. To jest Gagar. Nie. Mi się zawsze wydawało, że Gagar to był SU-45, a Słuka to SU-46. Coś takiego było. No właśnie, SU-45 to był Gagar. Wygląda się tak jak on. Myślałem też sam. Cicho, kot. Nie przeszkadzaj w transmisji. Chodź się. Przepraszam za bardzo, drodzy Państwo, no i chyba kota nie słyszycie, jak mi się wydaje, z tego co widzę po słuchaczach. Ja dzisiaj już ustawiłem program, żeby go czasami nie było słychać. Mam nadzieję, że jest dobrze. Jest oblicza skrajnie trochę do drzewa. Jak tam mamy, a 78 się zrobi. A bardzo dobrze. Jako po tych manach to chyba dzisiaj tylko Fomsy Crime. Od czasu testów. I właściwie dzisiaj sobie jechałem na fikcyjnych Mazurach. Na Mazury PKS czy coś takiego. To sobie pojeździłem na przykład setką 317 UL. Albo manem Lyons Coach. No dzisiaj takimi innymi pozamiejskimi autobusami jechałem. Nie ma jak to nowe many hybrydowe sprowadzić, ale to one nie są hybrydowe. Tak, bo on się dwoci zmartwychwstało po moich od. Ono działało dobrze, tylko jak prywatnie gra. Że coś się niedobrego dzieje. Ilka. Komputer powiedział przez chwilę, że... To się aktualnie wydarzyło. Ajo. Jeszcze to zaciągnę. To ode mnie ten, no. To nie miało być takie zatrzymanie. W sumie to chyba, no, tylko pierwszy. Nie, nawet dwa wagony się w stacji zmieści. Nie wierzę. Jak cię, panie Jakubie? Nie, ja takich rzeczy do ust. Ja nie lubię zapachu papierosów, a nie jak mówię. Ogólnie tak. Na pewno chyba, że elektroniczne to jeszcze przeżyje. Ale tych zwykłych papierosów zapachu nie ma. I że wręcz mnie dusi ten zapach. No pan pali, panie Jakubie, bo to nie dla mnie, ale to jest chyba najgorsze, co można robić w życiu. To zwykle to jeden z osób bardziej, bo tyle pieniędzy nie wyjdzie, że na co. Pan tym bardziej, ja się cieszę. Ale no, w sumie konduktor, który by palił papierosy. Tak dziwne, wszędzie mówią, że w pociągu palić się można, bo czyli nie ma to tak.
tego utwór sobie papierosa wystarczy. To by było dziwne zresztą. Ale deszcz się rozpada. Strasznie ciepło, dość się rozpędza ten pociąg. Przy 65 mam przy maksymalnej mocy jakoś tak nie wolno. Mam tylko 3 wagony. A to jakiś dramat jest tym deszczem. Aha, proszę, że sobie tam poczułem całkowicie. No nieźle, panie Michu, nieźle. Teraz linię 053, a na tej scenerii połączonej. Tam była połączona linia 053 z całkowicie. Jesteś takiego w maszynie. Ja już się nie jeździłem, chyba nawet 2 razy. Była transmisja z tego. Już jest lekko pod górę i już sobie pociąg wybieram. A, mogę przypomnę, że są tylko 3 wagony. Następna stacja Kościele, stacja docelowa Wieliś. Jak to by powiedzieli w Pezach? Właśnie, też to powiedziałem, panie Michu. Nie musi pan mnie poprawiać. A co ma być w nowej maszynie? Ciekawego. Jakieś ciekawe nowe składy będą? Nie, na pewno nie Fire Station, tylko Final Station. Znowuż ta sama stacja i znowuż ten sam. Tego hamowania to lepiej nie pokazywać. No chuj, mało żebym przejechał. Znowuż Kościele. I znowuż
Przejechamy. Fajna dziewczyna na peronie. Niech pan poczeka specjalnie. Na pana wyjdę. To są faceci sami. To jest też chłop. O! Muszę pana przyznać, że ma pan oko, panie Jakubowy. Obadając sprawę odpowiednio, muszę stwierdzić, że ma pan dobre oko. Kojarzy mnie zauważył na stacji z daleka. Chcę demo zrobić i zobaczyć, jak gra będzie śmigać, czy coś będą będzie się nie podobać. Nowa wersja maszyny, czy będzie się ludziom podobać, a czy ona się nie podoba? No i z czego się pan śmieje, panie Jakubie? No, to się prawda. Ma pan lepsze oko ode mnie. Ja może dlatego, że ja w okularach, to już wie pan, na taką odległość to już nie widzę. No, Simraila. Pewnie tak, pewnie o to chodzi. Pewnie muszę zobaczyć, jaką cenę wystawię. Pewnie jak ludziom się nie będzie podobać, to dadzą nam to stówkę, a jak się ludziom będzie podobać, to 200. Mi się wydaje, że cena będzie taka, jaka jest pokazana z Donate'u. Tutaj najmniej mi się wydaje, ile w tym prawdy, to nie wiem. Widzi pan, no pan bez okularów daleka widzi. Ech, to jest. Tutaj wyjeżdżamy poza ograniczenie do 40, więc od razu gaz musi być wciśnięty w podłogę, bo inaczej to nie jedzie. Jak tam transmisja na Twitchu? Działa wszystko prawidłowo? Oczywiście, że nie. Jak żeby inaczej. Cieszę się bardzo. Na YouTubie wiem, że działa, bo wszyscy piszą na czacie, odpowiadają na pytania, to znaczy, że działa dobrze. Na Twitchu muszę sprawdzić, bo na razie jakoś nie widzę chętnych, sobie tam oglądali. Też czasami się zdarzają niektórzy z obolą Twitcha, na przykład z YouTube. Jak byłem w przedziale z tymi dziewczynami, to przyszedł taki kontestor dzielić i powiedział, co ty tu mówisz, zabawiasz dziewczyny. Jak nie wyjdziesz do 5 minut, to ja podsprawdzam bilet. Czyli taki drętwy kontuktor już
Niech to na dziadka przystało, ma się być ręce. Już swoje się nabawił, swoje się napatrzył. Dzięki prostej konfiguracji. Swoje się napatrzył, swoje zobaczył. Co to mówić? No już sam chyba za dużo widział w życiu, że już po prostu. No takie. Takie ładne kobiety w przedziale nie robią na nim wrażenia po prostu. Albo był równie dobrze zazdrosny, na przykład, że to nie do niego. Tak chciały to akurat do pana, bo to jest jeszcze większe prawdopodobieństwo. Zazdrość to bywa. Dużo jest czynników. Dokładnie to był kierownik właśnie. Dlatego ja wolę pracować samemu. Że bez kierownika, bez nikogo. Szefa mogę mieć, ale że go nie była nigdzie przy mnie. Jak najdalej ode mnie niech będzie, to tutaj mogę pracować. Ach, paszki małe, zgadza się pani. Tak było, paszki małe, nie przeczytałem tam wyżej, bo tak szybko leciało, a się skupiłem na tym, żeby wyhamować. Następny semafor jest na stój. Jakubie, to trzeba było oszanić kierownika za to, że na przykład tym robił. Albo chociaż mu się zapytać, czy się dołączyć nie chce. Może by się chciał dołączyć. Mógł pan wejść, to niech pan też za 5 minut przyjdzie i posiedzi trochę czasu. No mówię, mógł pan powiedzieć, że przyszedł i się dołączy. Może też by z chęcią wpadł na przykład. Zobaczymy teraz piątek. Dobra. Teraz niech pan mówi, niech pan zaprosi kierownika też. Na pewno będzie szczęśliwy. No tak, no jak chciał panu zabrać, a się na tę miłą atmosferę. Może sobie pomyślę, no w końcu jeden normalny konduktor się znalazł. Przyszedł ten nienormalny i tyle. I nie chciał pogadać. Dobra, chłop zagwizdał. Kierownik pociągu. Ruszamy. Lewice, następna stacja. Dzisiaj już tam wyjechaliśmy. Dobra, wyjedźmy do rozjazdu. Pora 40. Nie przekroczyliśmy na rozjazdu. Można jechać.
Ja nie, nie mówiłem o panu, że pan ma zostać kierownikiem, tylko że tutaj właśnie kierownik zagwizdał do odjazdu. No tak, z symulatora powie. A gdzie panu jeszcze daleko? Niech pan się nie martwi, tam kariera szybko pójdzie, jak już pan zostanie kierownikiem. Niech pan chociaż dobrze dba o kadrę, że sobie mogli chociaż porozmawiać z pasażerem, a nie od razu wygrania. Od rozmowy. Chociaż pan lepiej będzie dbał, jak ukierował. Już teraz będzie pan wiedział, czego nie robić. O. Czy nie wyganiać innych konduktorów z przedziału z ładnymi kobietami? Za ile czasu miałem być w Finisiu? A za 30 minut. Ej. Nie chce się pan zdarzyć. Nie chce być młodym. No, to wiadomo, każdy człowiek by tego chciał. Może być młodym i nie chcieć się zdarzyć. Ale no cóż. Takie życie, każdy się kiedyś starzeje. Czy ja bym poszedł na konduktora? Kto to raczej wątpię, panie Jakubie, raczej to nie jest. Nie jest to robota dla mnie. Sprawdzanie biletów i takie inne rzeczy. Nie raczej, jak już tutaj na maszynistę poszedł szybciej niż na doktora. Ale to się okaże. Witam serdecznie, panie Michale Piotrowski. Pozdrawiam również pana. Będziemy czekać na następną wersję maszyny. Chociaż kiedy ona będzie, to nie wiadomo. Miała praca, mojej będę nie, chyba że to się. No z tego co słyszę, co tam się w przedziałach dzieje, to może i być miła. I się trafi na takich dwóch, nie wiem, alkoholików. To będą pić w przedziale i nie wiadomo co jeszcze. To już będzie taki przykładowo. A podobno te przypadki częste są.